Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stellaris. Jesteśmy na północnej, no może nie tak zupełnie północnej części galaktyki. Tutaj widzimy te wszystkie floty asynchronii. W zasadzie dzięki prawdopodobnie tym, że Drzewcza Opiekuńczość i Potencjatos mają tutaj swoje dwa statki badawcze, które pod pozorem badań no troszeczkę tutaj szpiegują i bardzo dobrze. Wiemy przynajmniej, że główne floty są tutaj tych naszych wrogów. Ja między innymi, między odcinkami troszeczkę może zastanawiałem się nad tym, czy nie zmienić sobie projekty okrętów, bo generalnie rzecz biorąc osłony nie są nam potrzebne, jeżeli będziemy się bronić w Acheronie, dlatego że tutaj mamy no i tak niszczenie osłon 100%. Natomiast no, nie wykluczam, że będziemy gdzieś w inne starcia mieć w innych miejscach, więc zdecydowałem, że nie będę zmieniał tych, można powiedzieć, konfiguracji statków. Jedyne, co zmieniłem, to zmieniłem taktyki komputerów bojowych, żeby były wszystkie statki raczej trzymały się na jak największą odległość, co mam nadzieję, że ograniczy troszeczkę straty. Aczkolwiek oni też mają dalekozasięgową broń, mniej więcej taką samą jak my, więc to pewnie nie ma takiego znaczenia. Ale może wszyscy nie będą pędzić na złamanie karku w kierunku wroga. Statek konstrukcyjny zróbmy sobie. Ty powinieneś tutaj stację badawczą robić. Ty na razie się wstrzymaj. Statki badawcze są. Teraz tak. Mamy dostępną, z tego co pamiętam, elektrownię betariańską. Natomiast elektrownia betariańska może być wybudowana tylko na planecie, na której jest dostępny kamień betariański, a takowy jest tylko na Ego. W związku z czym tutaj mamy, no brakuje troszeczkę populacji, więc ja będę musiał jedną odlewnię stopów myślę, że zastąpię na elektrownię betariańską w tym momencie. Natomiast pozostałe ewentualnie, tutaj dzielnicę rolniczą może na razie dam spokój. Mogę oddać ulepszenie odlewni stopów, to troszkę skompensuje to zastąpienie. Natomiast gdzieś na przykład na Olimpie, czy na przykład tutaj, zamiast dzielnicy produkującej energię, to dajmy, chociaż nie, tu akurat dajmy dzielnicę rolniczą. Niech na razie to skompensuje to zastąpienie na pozostałych planetach. Sugerowaliście w komentarzach, żeby Cytadelę przerobić na Ekumenopolis. Są oczywiście za tym za i przeciw, powiedzmy tutaj, pewne, że tak powiem, argumenty. Przy okazji od razu mówię, chciałbym też takim się podzielić tym, że ten odcinek i następny będzie najprawdopodobniej krótszy, dlatego że mam, akurat tak mi się składa, że mam bardzo, bardzo mało czasu na nagrywanie na następny tydzień, czy w zasadzie na ten, co teraz widzicie w tym momencie, więc siłą rzeczy muszę niestety zrobić krótsze trochę odcinki, albo tylko jeden, zobaczę jak to wyjdzie. I tak, i też nie mam czasu zapoznać się z waszymi komentarzami. Generalnie rzecz biorąc, komentarzami dziękuję od razu za te wszystkie komentarze, które dajecie. To nie jest tak, że ja ich nie czytam, tylko że jeżeli jest ich za dużo, no to ja w tym momencie przestaję wyrabiać z czytaniem. Zwłaszcza, że niestety aplikacje YouTube'owe, coś się podziało z tymi aplikacjami, których używam i po prostu nie sygnalizują mi nowych komentarzy, a przeglądanie całości, żeby sprawdzić, czy się coś nowego pojawiło, to jest po prostu strasznie męczące, więc dlatego czasami nie wszystkie komentarze jestem w stanie przeczytać. Ale dobra, to tyle. Skupmy się na tym, co mamy tutaj właściwie dalej do ogarnięcia. Możemy sobie kupić bonusy w edyktach bo mamy za co, lotna amunicja, różne takie rzeczy, ale to dopiero jak będziemy mieć jakąś walkę, na razie nie musimy. Możemy jeszcze zrobić gatunki, domyślne prawa, ustaw prawa domyślne, a właśnie, to też sugerowaliście, pełne prawa, przyzwoite, pełna służba wojskowa, niech tak będzie, to nie będziemy się musieli zastanawiać, że ktoś tam ma, powiedzmy, nie ma pełnych praw obywatelskich. I co dalej z takich rzeczy? Stacja Manticore, stacja XCOM się rozbudowywuje. Nie, rozbudowywuje platformy obronne. TOT. Na TOT to nie wiem, co ja będę tutaj dalej budować. Stocznia, węzeł, stocznia. A, jeżeli mamy na TOT stocznię, to powinniśmy mieć Akademię Floty.
Na Solarisie żeśmy rozbudowali. Nie wiem, po co ja to tutaj rozbudowywałem. Bateria rakiet, kotwicowiska chyba chciałem robić. Ale tu chyba nie ma żadnych jakichś sensownych rzeczy w tym momencie. Może nie będę na razie tutaj kombinował. Z jakiegoś powodu to rozbudowałem, ale... Aha, wiem! Żeby dotrzeć do Irasa tutaj, czyli żeby zrobić węzeł handlowy miał być. I później drugi węzeł handlowy. I później będzie pozaświatowa kampania handlowa. Stacja Shinik. Czy to wystarczy? 1-2. Ale to chyba też nie wystarczy. To może jest bez sensu. Bo to daje tylko jeden zasięg gromadzenia, więc chyba w systemie IRAS musimy i tak niezależnie, więc nie wiem, po co ja to upgrade'owałem. No dobra, na razie zostawmy ten węzeł handlowy, bo to nie ma potrzeby, chyba. Później się będziemy nad tym zastanawiać. Pozostałe stacje niech sobie są, jakie są. Chciałem coś tam jeszcze zrobić, ale już nie pamiętam. XCOM tak naprawdę powinniśmy upgrade'ować, tylko to bardzo dużo stopów będzie używało, bo chodzi o to, że tutaj mógłbym, nie mam kwater załogi. Nie, są kwatery załogi. To co mi się wydawało, że nie mam. Nie, to jest ok, dobra. To tu już nic nie muszę robić. Potrzebujemy na badania kuratorów. Edykty, wizualizacja numistyczna, ale to też się chyba w tym momencie wstrzymujemy. Ze względu, że nie chcę wydawać wpływów. Dobrze, no to co? To jedziemy z koksem. Czy tu się coś dzieje ciekawego? Senat... Stop. Pomniejsze sankcje militarne. Aha, to mu zgłosili. Tylko na kogo? Imperia, które zostały potępione lub łamią prawo galaktyczne, są karane. No to ostro jedziecie. Ale my chyba tutaj pobieramy to. Mam nadzieję, że to nas nie będzie dotyczyło. Traktat handlowy, Imperium Gwiezdne. Mamy plus 5 wpływów, więc w sumie możemy z nimi zawrzeć traktat handlowy. To mi nie przeszkadza. I co? Gdzie są nasze... Floty się upgrade'ują jeszcze. Our ships have been made superior. Jeszcze będą musiały się raz upgrade'ować niestety. Czekam na razie. Dobra, wy jesteście upgrade'owani. Flota duchów, flota łez się upgrade'uje, wy się jeszcze upgrade'ujecie. Tu macie już dobudowane full siłę, zdaje się. Dobuduj jeszcze tutaj coś. Bo ja bym się wybrał w tym kierunku, żeby tu zacząć coś podbijać. Oni w ogóle gdzieś lecą tutaj. Mam nadzieję, że nie zniszczą. O, Potencjatos tutaj bardzo ostro szpieguje. Gonią go. Uciekł. Sprytnie. Dobra, to w ogóle... Czemu oni w ogóle tutaj lecą? Hola, zastanówmy się. Nie ma tu jakiejś bramy kosmicznej albo czegoś? To jest co? Mechaniczna nadzieja nie jest w stanie wojny z nikim. Przecież... Więc po co oni tutaj lecą? Tu i tu się w tą stronę udają. Chyba, że spryciarze chcą tędy nas zaatakować. Nieznane rozkazy. To jest pytanie, czemu oni tam się akurat udają? A jak tutaj wygląda sytuacja? Tu wygląda sytuacja całkiem nieźle. Tutaj sytuacja w sumie też wygląda nieźle. Nic się tutaj złego nie dzieje. Potencjatos się trzyma. Mu i drzewce sobie tam podbijają. Mamy w tym momencie 16, 21. No, nieźle. Więc jakbyśmy jeszcze tu coś podbili, to by było całkiem może i fajnie. Tylko czekamy na upgrade'y. Pewnych tych. Ciebie możemy wysłać, nie wiem gdzie. Ciebie możemy wysłać tu. Tu nawet. Jako szpiega. Nie przez to, nie przez Haksam leć.
układ zakazany, bo to nie jest dobry pomysł, żebyś ty tam leciał. Dlaczego lecisz przez układ zakazany? Kurczę, tu masz lecieć, tak masz lecieć. Flota duchów gotowa, flota jest gotowa, jeszcze flota czerwona w tym momencie się dobudowywuje. Projektant okrętów, zarządca flot, flota duchów, korwety. Korwet to mamy mało. W międzyczasie możemy tutaj coś upgrade'ować. Kredyty, o, to się nam przyda bardzo w tym momencie, bo jesteśmy na minusie. Technicy plus 20%. Miotacz plazmy, osłony lepsze, hipernapęd 3. W ogóle to by się nam przydały lepsze pancerze. Miotarze, weźmy lepsze osłony. Stację mieszkalną budujemy. A oni polecieli gdzieś, nie wiadomo gdzie. Albo się wracają, albo nie wiadomo co. Dobra, wszystkie trzy floty mamy gotowe. Czas wyruszyć i tutaj namotać coś. Ty jesteś pusty, więc... Więc też polecisz w to miejsce i później jakby damy ci po prostu gdzieś tutaj czuwać, żeby zobaczyć. Oni muszą podlecieć tędy prawdopodobnie. Albo też mogą tędy lecieć, ale raczej tędy nadlecą. Więc tu sobie podbijemy, zostawimy tutaj tego, żeby nam szpiegował i zobaczymy, czy zdążymy w ogóle to zrobić. Czas przejść troszkę do ofensywy i nabić troszkę punktów. Flota limit, dominacja floty, co to jest? Trwa aż do anulowania. Początkowe doświadczenie, szybkość budowy stoczni, znaczenie dyplomatyczne od siły floty, utrzymanie statków. Nie możemy sobie to na razie na to pozwolić. Możliwości administracji 5% na pewno. Miejsca na ustroje to by się też przydało, ale na pewno możliwości administracji są nam potrzebne, lepsze. Minus 21, no i to jest pewien problem. Ego tam buduje, Cytadela. Weź jeszcze zbuduj, tak. Aha, tylko żeby nie będzie... Tu zawsze jest problem z ludźmi. Liberandum. Na razie budujcie ile możecie. Dzielnic produkujących energię. Później się będziemy martwić, ewentualnie to przerabiać na coś innego. Ruszyliśmy statki, stąd to jest właśnie. Ludowa Republika Haven. O! Zmienili etykę rządów. Do liści. Bardziej ksenofobiczni, to niedobrze. To znaczy jeszcze mniej będą w tym momencie skłonni. To się nawet zgadza z dolistami, że robią się takie ksenofoby straszne z nich. Jaka flota piracka Cavanti zniszczona? Flota piracka, do której stworzenia zachęciliśmy władze Cavanti, została zniszczona w układzie przez siły nie wiadomo jakim. Nie ma informacji o ocalałych, czyli prawdopodobnie napotkali asynchronię tam. Zobaczmy, czy może chociaż zdołali jakieś... szkody zrobić. Pradawne pole bitwy. O rany, to w ogóle gdzie to jest? W systemie Gol. Tu ich zniszczyli. A, bo się nas Scavenger Bot po prostu została zniszczona i to, ale nie przez asynchronię, tylko po prostu napotkali jakiegoś lewiatana. Co tu się dzieje? Jaka bitwa? A, dobra, ta bitwa. Się wystraszyłem, że coś nie zauważyłem. Toriel, lećcie tu, może zdążycie, a ty lecisz tu. Jakieś straty? Żadnych strat. Tu musimy bardzo uważać, żeby nie nabić się na nich, na tą dużą flotę. Oni też mogą tu polecieć i zacząć atakować drzewców, no ale mam nadzieję, że nie. Ludzi tu brakuje. Bezrobocie. No to za chwilę będzie ok.
Kurczę, minus 20, mimo elektrowni betariańskiej. Zobaczymy, jak się te dzielnice pobudują. Czy nam to troszkę tutaj jakoś sytuację poprawi. Jak nie, to będziemy musieli sprzedawać różne rzeczy. W ogóle nam żywności też brakuje. Flota duchów jako pierwsza. Ale tu są słabe takie stacje, więc okej. Dobrze, to wy w tym momencie możecie tak. Statek sobie niech tu leci. A wszystkie trzy floty lecą na przykład tutaj. Nie wiem, jaki tutaj jest 614. Spokojnie, tu jesteśmy w stanie. Być może coś się uda nawet podbić. Mamy tu jakieś transportowce. Tylko nie mamy kasy na dowódcę. Uszkodzenia armii. Rzeźnik. Rzeźnik z Blaviken. No. Da się go zmienić mu nazwę? Tak mi się skojarzyło. Generał rzeźnik z Blaviken. Ojejku, śmiesznie. Zobaczymy, co on tam poradzi. Nie wiem, czy nie dobudować jakiegoś jeszcze... ewentualnie na Manticornie. Gdzie może być najbliżej? W Elysium, tylko czy zdążymy na Ego? Jakbyśmy coś chcieli podbić, zdesantować. Kisos, półmantykorianie. Taką zrobimy, wielokulturową. Natomiast jeszcze bym sprawdził na Baszpacie, ile oni mają tu armii. No, nie za dużo. Więc może nie ma sensu tych armii tam budować. Może nie ma sensu. A zawsze można dobudować. Nic nie stoi na przeszkodzie. Gdzie jest projekt czasowy? A, to jest dalej ten, ukończony. Ale tu już nic nie możemy więcej robić. Projekty badawcze już został zbadany. To chyba muszą to zrobić pozostali koalicjanci, że tak powiem. Tutaj mają takie statki. Coś się dzieje. Przegłosowana uchwała. Ustawa Anioła Stróża jest przegłosowana. Bardzo dobrze. Harmonijny kolektyw. Mu, co wy tutaj chcecie? Musimy nałożyć sensowne restrykcje na marynarki wojenne Imperium, które łamią prawo galaktyczne. Imperia, które zostały potępione lub łamią prawo galaktyczne, są karane. Limit marynarki... A jak można potępić jakiś w tym momencie Imperium? Handel, rozwój, rynek, sankcje, potępienie. Słabe poparcie. Można by, tylko koszt wpływów. Ale nie jesteśmy w Radzie Galaktycznej. To potępić by tak naprawdę musieli mu. Tylko pytanie, czy oni to zrobią. Czy ty tam lecisz szpiegować, czy nie lecisz? Czemu wy nie lecicie tu? Flota duchów. No dobrze, dobrze. Flota łez, flota czerwona. Nic już więcej nie możemy zrobić. Okej, okay, czas najwyższy pohandlować. Czas najwyższy pohandlować. Mu. Ile jesteście w stanie kredytów dać? Około 600 w zamian za minerały pewnie.
Tak, minerały to się wam akurat przydadzą. Bardzo dobrze, to nam troszkę pozwoli odsapnąć. To sobie wezmę, skasuję, żebym nie musiał się przejmować. Dobrze, battle. Uzupełnienia sobie gdzieś lecą. To teraz tak, tą planetę nie będziemy może tak bardzo bombardować. Ta śmieciarka by się nam teraz przydała do bombardowania. Ale możemy trochę tam ich poharatać. Przez chwilę podbić. Może zdążymy podbić i tu jeszcze parę rzeczy porozwalać. Bo to nam nabija punkty w tym momencie. Aczkolwiek jeszcze cały czas jest ta flota, która jest, my mamy 3, 5, 8, 600. No to mniej więcej porównywalną tą flotę mamy. System survey complete. Jaki system survey complete? Nie, no to nie. Pomaga w badaniach, pomaga w badaniach. Automatyczna pomaga. Okej. Nie wiem, czy tu nie powinienem wysłać jakiegoś statku, ale leci tutaj statek badawczy drzewców, więc on będzie widział, czy tutaj na przykład nie nadciągają wrogowie. Rzeźnik z Blaviken. Tu coś się zmieniło, widzę. Jakaś dziura się pojawiła, jakby. Z granicami. Albo ktoś coś przejął. Może tak być. A tu co tu jest? Spokojnie się to uda. Aczkolwiek dobrze, że dobudowujemy troszkę tych... Co tu się dzieje? Zniewaga. Coś cię bardzo boli i tak dalej. No. Teraz nas znieważają, jak jesteśmy w stanie wojny, bez sensu zupełnie. To wy możecie lecieć... Ha, zastanawiam się, czy zdążycie tak oblecieć. Widzę, że nasi sojusznicy, drzewca opiekuńczość i tak dalej, wysyłają też statki badawcze w różne ciekawe miejsca. Więc tutaj na przykład mamy wgląd, co się dzieje. Nie wiadomo, gdzie ta flota jest, ale podejrzewam, że ona tutaj już powoli leci. Więc zakładam, że zdążę to oblecieć i wrócić i bronić się na przykład na Heronie. Tylko, że mamy niestety problem z kasą. O, zdobyliśmy. Rzeźnik z Blaviken zdobył tutaj. Bardzo dobrze. Więc was można już tutaj powsłać, żebyście byli gdzieś bliżej. A i muszę się na Cytadelą zająć. Co tu się dzieje? Mamy usuwalne przeszkody, miejsca na budynki. Biura administracji by się nam przydało, szczerze mówiąc. Albo wiem co. Wiem co, więc. Węzeł energetyczny. O rany. Niestety hałasy mam za oknem, bo budowa jakaś trwa. Węzeł energetyczny to tu będzie pasował idealnie. Ego Shinik, co tutaj robicie? Bezrobotne populacje, no to energię robić już. Na ego mega odlewnie robicie, więc nie będą niedługo bezrobotne populacje. Wow, tu się coś porobiło, widzę.
Ludowa Republika Heaven zgromadziła 3, 6, 9 tysięcy, 9,5 tysiąca przeciwko, no, troszkę więcej niż 9,5 tysiąca. Zobaczymy, czy oni tutaj wygrają. Mam nadzieję, że nie przyfurtają tego. Tu się w ogóle Potencjatos wysłało, tutaj 3 tysiące. I tu zaczęło zdobywać. Tutaj Drzewca Opiekuńczość, Potencjatos, no, czyli tutaj jakby wydaje mi się, że zaczynają ostro pracować nad Ludową Republiką Haven. O! Lecą floty. Dobra, to wy wszyscy zwrot. Mam nadzieję, że zdążycie uciec. Ile oni tu mają? 3, 6, 7, 8 tysięcy. No to teoretycznie jesteśmy w stanie im skopać tyłki. Praktycznie nie wiem, jak to wyjdzie. Flota duchów, flota łez. Nie jesteśmy w stanie uzupełnień żadnych zrobić. Na przykład jakieś niszczyciele dorobić do floty czerwonej. Takie zróbmy i zobaczmy, czy coś jesteśmy w stanie dobudować. Jesteśmy coś w stanie dobudować. Jeszcze zwiększyć odrobinę naszą siłę. Zdążycie się wrócić? Zdążycie się wrócić. Co jest? Gatunek założycieli na targu niewolników. Nie mamy kasy na to. Nie mamy na to kasy. Ego jak skończy budować, a to mega odlewnie, to nam nic nie da. Wy wszyscy ustawcie się gdzieś tu. Możliwości administracji. To nam troszeczkę ulży, ale nie za dużo. Koszt wpływów, wzrost wyczerpania wojną minus 10%. Terraformowanie moglibyśmy robić. Szkolenia bojowe. Szybkość przyrostu populacji. Dobra, zróbmy na razie tak. O, tu się zaczyna robić, ale są dwie floty. Tutaj jakieś floty się gromadzą. Zaczyna być ciekawo, ciekawie. Jakieś różne bitwy się tu wydarzają. Ale wydaje mi się, że sobie poradzą nasi sojusznicy. Martwmy się o nas. Ale okej. Okay. Myślę, że na tym zakończenie miały być krótsze odcinki, więc są krótsze. Niewiele. Tak więc dziękuję za obejrzenie odcinka, dziękuję za polubienia i komentarze i subskrypcje. Trzymajcie się, cześć.